Siema Kozielski z tej strony, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, czyli znajdujemy się na G4 i pamiętajcie, że z kodem Kozielski macie 5% do ładowania i darmową skrzyneczkę na start. Także wchodźcie sobie w kod promocyjny, wpisujcie kod Kozielski i macie 5% bonusu. Także otwierajcie sobie i wysyłajcie mi screeny z tego, że płaciliście, to będą dla was fajne nagrody, bo już coś planuję w przyszłości. Już jedną emeczkę rozdałem za nagrody, za wpłaty, także wpłacajcie. A w dzisiejszym odcinku będziemy testować sobie skrzynkę Move Like Boss. W poprzednim odcinku skrzynka DK nam troszeczkę zabrała, troszeczkę oddała. Znaczy parę fajnych kosek poleciało, ale sama skrzynka jest warta 254 zł. Także spodziewałem się po niej troszeczkę więcej. Także zobaczymy sobie, jak w dzisiejszym odcinku Move Like Boss odda. Skrzyneczka ta jest warta 20 zł, także jest to tańsza skrzynka w porównaniu do tych, co otwieraliśmy. Do tej pory chyba jest najtańsza. Ale zobaczymy, co tu odda nam ciekawego, bo tu naprawdę fajne skiny się zapowiadają. Większość dwie dyszki kosztuje. No tu są takie do 7 zł, ale no niektóre naprawdę fajnie mogą nam oddać. To nie są jakieś najdroższe, bo mamy tu 25 zł, 40 zł, takie jedne z droższych. Ale zawsze można zrobić z tego fajny proficik, także będziemy otwierać sobie po 3 skrzyneczki takie. 60 zł będzie nas kosztowało jedno otworzenie 3 skrzyneczek, także ja się zabieram za otwieranie i zobaczymy, co nam z tego ciekawego poleci. Mam nadzieję, że fajny proficik siądzie i już na pierwsze siada nam Mac Disco Tech, który jest coś warty, jest warty. Złotóweczka na plus, zawsze coś. 62 zł zarobiliśmy z tej skrzyneczki, także sprzedajemy sobie, otwieramy jeszcze raz. I mam nadzieję, że tak do końca odcinka będzie, że same proficiki będą nam siadać oczywiście. No w tym momencie nie jest to aż taki proficik, raczej bym powiedział, że strata i to dość spora. Także ja sobie również to sprzedam i lecę dalej z tym Move Like a Boss. I zobaczymy, czy będziemy Move Like a Boss po tych skrzynkach, czy raczej nie. I mamy Muertosa, który jest warty 21 zł, także zysk. No i P90, które jest warte 40 zł, także kolejny zysk. Także dyszka do przodu, fajnie. Jak widzicie, no skrzyneczka też potrafi oddać swoje. Nie są to jakieś mega drogie skiny, ale coś tam potrafi fajnego wylecieć. No o, szkoda, że Bloodshed nam nie wyleciał, ten skaucik, ale dobra. Sprzedajemy sobie to i otwieramy jeszcze, otwieramy. Mamy 2300 zł jeszcze na koncie, także jest co otwierać, że tak powiem. A teraz nam wychodzi te fajne P250, które samo jest warte 31 zł, także z tego jest zysk. Niestety z tego, no już takiego zysku nie ma, także no jesteśmy tak na zero po tej skrzyneczce. Otwieramy sobie, mam nadzieję, że odda coś fajnego, jakby takie trzy fajne, fajne skiny wyleciały pod rząd, to naprawdę było mega fajnie. No tu niestety tak średnio, ale dobra, sprawdzimy po 5, może sprawdzimy po 5 jak poleci, za stówkę tym razem. Sprawdzimy za stówkę i zobaczymy, czy za stówkę również odda i mamy rewolwera Fade, jakby jest w dobrym stanie, to on może swoje kosztować. I on kosztuje 23 zł, także nie źle, ale mamy antyczną, nowe antik, która jest warta 43 zł. Także no tu wychodzimy na zero. Jak będzie tak robiło jak w tych dwóch skrzynkach, w sensie tych dwóch linijkach, no to będziemy naprawdę mocno plus. I teraz mamy znowu tę petkę. No to jesteśmy w okolicach zera. Znowu w okolicach zera, także ta skrzyneczka nie jest jakaś wybitna, jak mam być szczery. Znaczy wiadomo, no w tej cenie to i tak jest ok. A teraz nam wypadają dwa skiny fajne i mechaniczne. No i tu będziemy mocno, nie będziemy na plus aż tak mocno? Myślałem, że będziemy mocno na plus. Czyli w słabym stanie nam wypadło. Field Test, Dwell Worn. Myślałem, że ten mechanizm jest trochę droższy, tak mam być szczery. No dobra, no to sprzedajemy sobie to, otworzymy sobie to jeszcze parę razy i pójdziemy oczywiście na upgradera sprawdzić, czy na upgraderze nam odda bardziej niż ta skrzyneczka, chociaż tutaj może coś ciekawego, ten... No dobra, to też nie, jakoś nie za ciekawie wyszło, ale otworzymy sobie tak jeszcze myślę z 4 razy i zobaczymy, co po tych 4 razach nam wypadnie. I pójdziemy z tym na upgradera i mam nadzieję, że zrobimy jakiś fajny proficik, bo nie możemy wyjść z tego odcinka na minus oczywiście, no. Tak być nie może, także sprawdzamy, co nam wypadnie i ja liczę na jakiś fajny skinek. Mamy Bizona, Bizon bardzo fajny, sam Bizon 23 zł. Okej, okay, dobra, no to otwieramy sobie jeszcze 2 razy, czy jeszcze 5 skrzynek, w sumie jest to 10 razy nam skrzyneczka poleci, zobaczymy, co tam jeszcze siądzie. Tu jesteśmy lekko na minus, także otwieramy sobie jeszcze ostatni raz i przechodzimy zaraz na upgradera. Ja mam nadzieję, że na upgraderze będzie bardziej oddawało, bo tu na razie tak średnio ta skrzynka dała, tak średnio bym powiedział. Znajdujemy się już na upgraderze, także lecimy już sobie z 3 skinkami. I zaznaczamy sobie może taką nową, sobie zaznaczył, spróbujemy nowe, 75% to jest sporo, ale z reguły nam pali pierwszy, no i w dzisiejszym odcinku nie mogło być inaczej, pierwszy zawsze jest spalony, no ale co, potem oddaje, także mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku również potem będzie oddawało. Dobra, zaznaczymy sobie te tańsze może i spróbujemy takiego, może w tą stronę.
spróbujemy taką M-kę. I czy M-ka nam siada? M-ka nam siada. Także widzowie, nigdy nie grajcie pierwszego upgrade'u lewą górę. Lewa góra zawsze zabiera pierwszy upgrade, obiecuję wam. Mi zawsze praktycznie zabiera lewą górę, także muszę zmienić taktykę. Dobra, stickera bierzemy i ja może sobie zrobię teraz środek, tak, żeby tu nie wypadło, tylko w środek. I nie wypada nam, czyli mamy znowu, super. No więc dwa upgradery na razie siadają, mamy 2 na 3, także skuteczność nie najgorszą. I może coś takiego sobie spróbujemy, albo zmniejszymy trochę procenty na 50%, zaryzykujemy trochę, może taka M-ka Golden Koi. I gdzie bym chciał, może coś takiego, na lewo, damy na lewo, zobaczymy czy na lewo odda i na lewo nam oddaje, widzowie, widzicie, trochę trzeba zaryzykować w życiu, czasem trzeba zaryzykować, stówka jest z tego, także fajnie. I teraz tak, raz, dwa, trzy, znowu sprzedajemy, znaczy sprzedajemy, ulepszamy, może teraz jakieś 25% zrobimy, taki troszeczkę jeszcze bardziej ryzykowny, buzzkill. Dobra, 24,6% mamy na to, no to myślę, że może gdzieś tu z prawej, tak prawo-dół spróbuję. Dobra, ja próbuję prawo-dół i jak to siądzie? No kurde, bliziutko było, żeby to siadło. Naprawdę centymetry, milimetry. Dobra, no to zaznaczam sobie kolejne trzy skiny i teraz sprawdzimy sobie taką AWP Feather Dream, ale teraz spróbuję. Dobra, zostawiamy tu. Jak ostatnio prawie siadło, to może teraz siądzie i... Kurde, z drugiej strony, no. Najpierw z prawej, teraz z lewej. Dobra, no to musimy chyba zwiększyć procenty, bo na tych 25% średnio daje. Ale na 40 może odda 40. Także sprawdzamy sobie P2000, 40%, ja nie zmieniam, zobaczymy czy siądzie i niestety nam to przelatuje. Dobra, no to chyba wracamy na nasze zwycięskie tory. 60% jeszcze sprawdzimy, bo tego jeszcze nie sprawdzałem, 60%. 70 fajnie oddaje, 60 no tak zależy, ale sprawdzimy sobie taki SSG 50. No prawie 60%, dobra, no to ja sobie dam może coś takiego. I sprawdzimy czy to nam siądzie i to nam nie siada, no widzowie. Co jest tym upgraderem dzisiaj? Co jest tym upgraderem? Prawie wszystko mi pali. Nie mam jakiegoś szczęścia do tego upgradera dzisiaj, ale dobra. Zaryzykujmy sobie może coś takiego. Coś takiego, spróbujemy sprzedać coś takiego, dobra. Gamma Doppler Gloczek, 141 zł, czy to nam siądzie? Sprawdzamy, jak to nam siada, to nie będę aż taki zły i nie jestem aż taki zły, bo to nam siada, także fajnie. Troszeczkę większe ryzyko i siadło, także z tych dwóch skinków już mamy 300, także jesteśmy tak, no, powiedziałbym, że na zero z tych upgraderów. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli taki film wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję ze dzwoneczkiem, komentarz, wpadajcie na G4, gdzie z moim kodem macie darmową skrzynkę do otworzenia, więc możecie przetestować, jak wam oddam, możecie wpłacić sobie, a dla osób wpłacających są konkursy, także wpłacajcie, podsyłajcie mi wpłaty. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema!